Boża i Matko Boża. Także spotkałam, kochani, dwie Żydówki. Zdrowaś Maryjo, wspaniałe. Łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionyś owoc żywota Twojego Jezusa. Wysłałam w kosmos, bo one miały niedużo czasu dziś i jutro. Co mam mówić? Zdrowaś Maryjo, łaski spełna, módl się za nami. No, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławionaś owoc Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, no stara się modli, to i młode się ma modlić przecież. Stara się modlić. Jak to Pana wyrośnie z tego? Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Tyś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, to tak ładnie zapachnie. Tutaj jeszcze trzymała. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Także proszę Państwa, zimno jest w Polsce, a w Warszawie, bo to wiadomo, że od Morza Bałtyckiego, wszędzie kult Matki Boskiej, wszędzie kult Matki Boskiej. Tu nie masz Świadków Jehowy, tylko przyjeżdżają z Anglo-Ameryki, Białystok Świadkowie Jehowy, żeby tutaj troszeczkę pogłosić, ale nikogo sprawy duchowe nie interesują. Tylko handel, mydło i powidło, żarcie, chlanie, pierdzenie, kaszlenie, chrumczenie, praszenie, kopcenie papierosów, żółte pazury mają, szpony mają, proszę Państwa, te pracowniczki w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, zaraz jeszcze podjadę, zobaczę, bo jeżeli tam jest noc muzeów, to jeszcze tam będzie do 5 rano, a ja trochę jeszcze skorzystam, też kaszlą układające książki, żółte pazury mają i oczy okrągłe jak u Żydówki i kaszle na całą bibliotekę, że tam niby nie wolno gadać, ale to kaszlenie jej to jest. Za to gadanie 3 razy głośniej kaszle, jakby ktoś tam poszeptał. Także pokręcone w głowach mają i po prostu zabronione powinno być chrumczenie, kaszlenie, breszenie i świnienie. Osobistym, rodzinnym. Ale ja już napisałam e-maila do dyrektora, no ale wiesz, ona cały czas tam układa te książki i kopci papierosy, idzie 15 minut w jedną stronę, bo to zanim zejdzie na dół, będzie stała pod drzwiami, 15 minut będzie kopciła, potem 15 minut będzie szła z powrotem. To jest cała godzina wyrwane no z pracy. I odważnie głosić dziadostwo żydowskie na koszt państwa, na koszt państwa, kopci papierosy. Tylko w Warszawie, tylko w... oczywiście, że w instytucji państwowej, bo gdzieś tam, wiesz. Wspierajcie nas swoim stawiennictwem, abyśmy dochowali tak wierności łasce Chrztu Świętego. U tych innych to by im nie dali. Boże, Trójcy Świętej Jedyny, no, bądź tak uwielbiony w naszej historii, teraz i na wieki wieków. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielu. Naszymi prośbami racznie bardziej potrzeba naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. A ja nie wiem, musiałabym do Mareczka zadzwonić, czy on by chciał siedzieć gdzieś tam tutaj. Ja to bym jeszcze pojechała tylko do biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Nawet nie wiadomo, czy tam jest w ogóle czynne, ale no. Ale no to przecież nasz komórki jest internetem. Do 16. Pan z Wami. Także proszę Państwa, Bóg Wszechmogący. Modlą się, niech się modlą. Pod figurą, niech się modlą. Tak, tak,
Drodzy Państwo, z Jasnej Góry transmitowaliśmy apel jasnogórski. Bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Dziś rozważanie poprowadził ojciec Stanisław Rudziński. Pozdrawiamy serdecznie ojców i braci Paulinów na Jasnej Górze. W naszym programie za chwilę informacje dnia, później polskie punkt widzenia, zaś w Radiu Maryja rozmowy niedokończone, które transmitować będziemy z Włocławka. Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Oddziały na kłódkę. Centrum Zdrowia Dziecka zamyka 4 oddziały. Strajk wciąż trwa. Jego ofiarami są chore dzieci. Przeczytaj, co przeżywają wraz z rodzicami. Bliżej beatyfikacji. Na beatyfikację księdza Piotra Skargi Polacy czekają już kilkaset lat. Jeszcze w tym miesiącu zakończy się etap diecezjalny. Czytam w naszym dzienniku. Honory dla adwokata Polski. 95-letni więzień KL Auschwitz, Karol Tendera, został odznaczony przez ministra spraw zagranicznych za walkę z zachodnimi mediami używającymi zwrotu polskie obozy śmierci. Bliżej ludzi. Koniec wiatrakowego Eldorado. Czy nowa ustawa o inwestycjach wiatrowych ukróci lokalizowanie wiatraków, gdzie popadnie, byle jak i jak najszybciej? Z cyklu Fatima odrabiajmy lekcję Anioła Pokoju. Jak modlitwa Anioła Pokoju może przemienić nas i świat, opisuje w naszym dzienniku ojciec Leonard Głowacki. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. Szanowni Państwo, pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim naszym współpracownikom posługującym w kołach i biurach Radia Maryja. Dziękujemy za każdy wysiłek, dziękujemy też za przygotowania, które podejmujemy na naszą pielgrzymkę 9-10 lipca. To kolejna pielgrzymka rodziny Radia Maryja do Matki Bożej. I dziękujemy ofiarodawcom, tym, którzy składają dary serca na dzieło Radia Maryja. Ofiarodawcy z Legnicy. To m.in. pani Józefa Nabyska, pani Janina Kwok, pani Stefania Stankiewicz, pani Jadwiga Kazimierowska, pani Ewa Dębicka, pani Jadwiga Drost, pani Kornela Krawców, pani Józefa Wójtowicz i Janina Mazur. Ofiarodawcy z grupy pana Kazika z Torunia, pani Genowefa Balcerek, pani Regina Bartnicka, pani Agnieszka Blumkowska, pan Stanisław Blumkowski, pani Anna Czarnecka, pani Scholastyka Domagalska, pani Danuta Górczyca, pani Maria Górna, pani Krystyna Grzywacz, pani Helena Jasińska, pani Maria Jedynak, pani Krystyna Kikulska, pani Zofia Kowalczyk i pani Renata Kwiatkowska oraz ofiarodawcy z Łodzi. Są nimi m.in. pani Aniela Wojciechowska, pani Teresa Gruszka, pani Krystyna Dudzińska, pani Jadwiga Polak, pani Władysława Janicz, pani Kazimiera Kowalewska, pani Zofia Chuda, pani Helena Starek, pani Jadwiga Kacprzyk i pani Katarzyna Wardzyk. Jeszcze mało by brakowało, a gościłyby tutaj Maryla Rodowicz. Się nazywa Radio Maryja. Media, radio, prasa, telewizja, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy, dobra, Ewangelii. Dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media katolickie i polskie. Nie jest to wszystko proste, ale otaczacie nas modlitwą, życzliwością. Dzięki pomocy rozumiejących tę kwestię ludzi istnieje jedyne katolickie, polskie i światowe Radio Maryja. Rozwija się telewizja Trwam, istnieje nasz dziennik, uczelnia kształcąca młodych pragnących służyć ludziom w prawdzie i inne dzieła polskie i ewangelizacyjne. Dziękujemy za współtworzenie tego dobra. Równocześnie zwracamy się do wszystkich słuchaczy Radia Maryja i telewidzów telewizji Trwam. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz,
A czy pomagasz? Jest to bardzo poważna sprawa. Same te dzieła nie będą istniały. Mamy nadzieję, że jeśli słuchasz, to zrozumiesz konieczność odpowiedzialności za te dzieła i będziesz systematycznie pomagał. Numer konta bankowego Radia Maryja. PKO BP SA, drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam. PKO BP SA, drugi oddział Toruń. 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Numer konta Radia Maryja w Banku Pocztowym SA, oddział w Toruniu. 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtarzam numer. 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Jest godzina 21:30. I to trzeba płacić.